Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie, a dzisiaj powiemy sobie o ciemnej stronie pracy w kopalni, a może nie do końca ciemnej stronie, ale o tym, co się tam tak naprawdę na dole dzieje i dlaczego wielu ważnych polityków w ogóle o tym nie wie. Znaczy moim zdaniem może wie, ale nie jest to informacja na tyle oficjalna, żeby ktoś raczył się tym w końcu zająć. No z racji tego, że pochodzę z terenów gó górniczych, że tak powiem. Pojęcie o pracy w kopalni mam, może osobiście nie byłam, jednak odkąd żyję, to zawsze ktoś znajomy pracował w kopalni i przez tyle lat się nic nie zmieniło. Także jeśli jesteście ciekawi, dlaczego potrzebna byłaby kontrola w takich miejscach i skąd ta zmowa milczenia wśród górników, może nie do końca górników, no górników też i ich kierownictw, no to oczywiście ja serdecznie zapraszam. Oczywiście, ostatniej katastrofy z kopalni nie muszę Wam przypominać, pewnie wszyscy doskonale wiecie, co to za sytuacja. Ja osobiście też straciłam wielu znajomych w kopalni, tylko że w kopalni na Dolnym Śląsku i chciałabym poruszyć temat, jak ta praca wygląda na dole. Może nie, nie byłam tam osobiście, więc od razu pozwolę sobie zaznaczyć, że to są opowieści ludzi, którzy tam pracują. I też to nie jest tak, że to w każdej firmie się tak dzieje, jednak w większości. Dl dlaczego w większości? Bo jeśli ktoś pracuje na przykład w KGHM, to tam te środki bezpieczeństwa przede wszystkim są zachowane. Z każdym, kto pracuje w KGHM, jak rozmawiałam, tam pilnują takich rzeczy jak, jak bezpieczeństwo. Ale taki KGHM ma wiele firm, które zatrudnia, współpracuje, może tak, współpracuje z wieloma firmami, które zatrudniają ludzi do kopalni. I takich firm jest dużo i w tych firmach zasad BHP się absolutnie nie przestrzega. Wiecie, w kopalni na dole zjeżdżasz, nie ma czym oddychać, brakuje tlenu. Wiele razy jest tak, że ludzie tam leją pod ziemią, wywożą go windą, a jak już mu się coś stanie, no to odszkodowanko, Premia pod stołem i cicho Jak ma być w kopalni jakaś kontrol, moi drodzy, to dzwonią tydzień wcześniej i mówią, że będzie kontrol. Więc na kontrol wszystko się zgadza, dlatego wszelkie kontrole są prawidłowe. I teraz też Mateusz Marawiecki zapowiedział kontrolę w kopalniach. I co z tego, że on nie zapowiedział? Co on tam sprawdzi? Jak oni się zdążą do tego wszystkiego przygotować, bo oni ten proceder robią od lat? To jest śmieszne, bo to jest narażanie życia ludzi. Ludzie zresztą idą tam pracować, znając też to ryzyko, no bo y, pracując w podfirmie, y, sorry, ale za, za, często tak jest, że a znajomy tam pracuje, a jakiś kolega, a jakiś kuzyn. I tym bardziej jak jest y, małe miasto, jedna kopalnia, to wszyscy tam pracują. Więc doskonale też wiedzą, gdzie idą, nie? Ale no, nie można oszukiwać, że pieniądze są małe. Pieniądze są duże, tylko czy życie nasze jest warte, warte tych pieniędzy? Nie wiem. To każdy sobie kalkuluje sam. I takie kontrole, gdzie, które są zapowiedziane, które teraz znowu zapowiedział pan premier Mateusz Morawiecki, są bez sensu. Jak ci ludzie pracują, jest tak gorąco, bo brakuje tlenu, oni pracują bez koszulek, w krótkich spodękach, bo jest przecież nie ma czym oddychać. A woda robi się gorąca do picia. Wiecie, to nie są warunki dla człowieka do pracy. Tylko kto to zmieni? No nikt tego nie zmieni. Jak nawet premier wychodzi i ostrzega o tym, że będą kontrole. No to od teraz każdy w kopalni będzie przestrzegał zasad BHP do pierwszej kontroli. Przyjdzie kontrol i znowu wracamy w te same w te samo miejsce. Dlatego że firmy oszczędzają dużo pieniędzy na coś śmiesznego oszczędzają na życiu ludzkim. No ale wprost napisał też artykuł. Dość ciekawy, myślę, że chyba trafny. Katastrofy w kopalniach pniówek i Zofiówka należących do Jastrzemskiej spółki węglowej wstrząsnęły Polską. Jastrzemska spółka węglowa miała już jedną aferę za sobą przez pana cudnego, cudny chyba miał nazwisko, takie nazwisko miał ładne. Tam z Tauronem, Tauron, Tauron wydobycie, tam z moich stron. Górnicy w nieoficjalnych rozmowach opowiadają o wielu niedociągnięciach. O, i to jest to, o czym mówią wszyscy górnicy, których ja znam. Oczywiście nie znam, nie znam górników z kopalni pniówek i Zofiówka. To od razu zaznaczam, że tam nie znam, ale kopalni na Dolnym Śląsku jest naprawdę bardzo dużo i wielu moich znajomych pracuje, i wielu moich znajomych zginęło niestety w. Pracy. Na koniec dodają, tylko o tym nie możesz napisać. Argument nie mamy alternatywnej pracy, mamy kredyty. Jeśli jednak oni sami nie zaczną mówić, będziemy żyć od jednej do drugiej górniczej tragedii. Yy, I to nie, tu nie chodzi o to, bo tutaj jest takie zganianie trochę winy na tych pracowników, którzy mają kredyty na głowie i boją się, że stracą pracę. Tutaj jest wina kontrolerów, tutaj jest wina. Yy, urzędów dogadanych z wielkimi firmami, gdzie podejrzewam, że pewnie łapówki lecą jak mogą, żeby tylko poinformować ich ewentualnie o przybytej kontroli. I nie wierzę w to, że to wszystko odbywa się bez żadnych szwindli. Bo jeśli ktoś chce zrobić porządną kontrolę i zadbać o życie ludzkie i widzi, że dzieją się tragedie i słyszy na mieście, no jeśli ja zwykły, szary człowiek słyszę, to yy, pani z komisji w sklepie nie wie? Nie słyszy, co ludzie mówią? Nie zapyta się sąsiadki? Nie pojedzie, nie porozmawia z ludźmi? No za to dostaje pieniądze, ale tego nie robią, bo po co? W minionym tygodniu wybuchy metanu w Pniówku i wysoko energetyczny wstrząs podziemny, któremu towarzyszył wypływ metanu w Zofiówce spowodowały, że znów wszystkie oczy zwrócone były na kopalnię węgla kamiennego. Biorąc pod uwagę rozmiar obu tragedii, ta czarna seria w... JTSW może być bardzo tragiczna. Obecnie bilans ofiar śmiertelnych największej katastrofy współczesnego górnictwa to 23 osoby. To była Halemba rok 2006, jeśli ktoś nie pamięta. Stan na dziś w pniówku to 6 ofiar i 20 rannych. Na dole zostało 7 poszukiwanych. Mamy datę, znaczy 7 poszukiwanych zostało na, na dziś. Nie wiem, kiedy wyjdzie ten odcinek, pewnie jutro, więc no, ilu ich będzie do jutra, to, to nie wiem. Do jutra, raczej do dzisiaj, bo dzisiaj oglądacie. Jednak akcja ratunkowa, ze względu na fatalne warunki i duże zagrożenie dla ratowników, została przerwana. Konieczne jest otamowanie rejonu, a powrót na miejsce może być możliwy dopiero. Uwaga! Dopiero za kilka miesięcy. W Zofiówce kontakt utracono z dziesięcioma osobami, sześciu górników już odnaleziono, nie żyją. Akcja ratunkowa trwa. Przyczyny obu wypadków zbada specjalna komisja Wyższego Urzędu Górniczego. Specjalna komisja Wyższego Urzędu Górniczego teraz będzie badała problemy, które są patologią od lat. Od lat. I ja nie chcę tutaj mówić wyłącznie o tych dwóch kopalniach, tylko w ogóle w kopalniach w Polsce od 40 lat dzieją się rzeczy patologiczne. I nikt tego nie sprawdza. I teraz zrobimy specjalną komisję, która będzie brała specjalne pieniądze od specjalnych ludzi, żeby stwierdzić, że w sumie to było losowy wypadek, nieszczęście pech. I dalej górnicy będą pracować bez mundurów, bez koszulek, bez wody, bez tlenu. Tak. I takie sytuacje będą się ciągnęły, bo my już tę komisję znamy. I to, że ktoś się w ogóle zapowiada takie kontrole, jest po prostu bez sensu, bo takie kontrole przecież są. W każdej kopalni odbywają się kontrole co jakiś czas. Zapowiedziane, tydzień wcześniej. I nagle po tygodniu wszyscy górnicy w każdej prywatnej firmie, która współpracuje z firmami państwowymi, ma zapewniony sprzęt. Ma zapewniony dostęp do wody, ma zapewnione wszystko to, co jest potrzebne mu do pracy. Normalnie tak nie ma. Przychodzi komisja, podaję sobie rączki, gratuluję, panie dyrektorze, dziękuję, panie dyrektorze, do widzenia i tyle. Zamiast, może, rozdawać kanapki górnikom, to chyba dudu tak zrobił, nie? Dudu wariat, śmieszny tekst. Duda, kanapki górnicy. Andrzej Duda spotkał się z przedstawicielami braci górniczej przy kopalni Zofiówka w przedostatnim dniu kampanii wyborczej. Przy wejściu do kopalni prezydent rozdał kanapki górnikom. No to świetna sprawa, panie prezydencie. A może jakbyś pan wtedy sprawdził, czy wszystko tam działa? Chcieli roz, rozdawać jabłka, ale powiedziałem, że lepsze będą normalne kanapki. Rzuciła stojąc w tłumie była premier Beata Szydło do ministra Michała Wosia. Tuż przed tym, kiedy prezydent Andrzej Duda przekazał pierwszą kanapkę ze stosu przygotowanego dla górników kopalni Zofiówka w Jastrzębiu Zdroju. I zapewne wszyscy górnicy teraz, panie Andrzeju, są bardzo wdzięczni za te kanapki. Mhm. W ogóle wszyscy górnicy są... Wdzięczni za to, co się dzieje. Jaka patologia się szerzy w kopalniach. I jak kolejne rzeczy będą zapowiadane, to to się przecież normalnie źle skończy. Premier Mateusz Morawiecki zlecił kontrolę w polskich kopalniach. Mają się tym zająć między innymi profesorowie z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz specjaliści z zakresu ratownictwa górniczego. To odpowiedź na dwie tragedie, do jakich doszło w śląskich kopalniach w tym tygodniu. Poczekajmy na tragedie, które kolejny raz będą pojawiać się na Dolnym Śląsku, jak znowu moi koledzy będą ginąć, bo przecież tam nie da się zrobić takiej komisji. Oczywiście też ex post będą sprawdzane bardzo dokładnie te dwie kopalnie, w których do tych tragicznych wydarzeń doszło. Będą nad tym pracowały specjalne zespoły, przekazał w mediach w sobotę premier Mateusz Morawiecki. Zleciłem kontrolę w kopalniach, aby sprawdzić, czy na pewno sprzęt i wszystko, co może być na najwyższym poziomie technicznym jest na takim poziomie powiedział dziś premier Mateusz Morawiecki to przede wszystkim rządowa odpowiedź na dwie tragedie do jakich doszło w ostatnich dniach w śląskich kopalniach. Przypomnijmy, że najpierw 20 kwietnia około 15 minut po północy doszło do wybuchu metanu w Pniówku, kopalni Pniówek gdy z pomocą poszkodowanym ruszyli ratownicy, około 3 godzin później nastąpiła kolejna eksplozja. W efekcie 5 górników nie żyje, a 7 jest poszukiwanych. W trakcie następnych prób dotarcia do zaginionych metan znów dał o sobie znać i rannych zostało 10 górników. Teraz trwa stabilizowanie sytuacji na poziomie N6000 m, gdzie doszło do tragedii. Natomiast dzisiaj Natomiast teraz tuż przed 4 nad ranem doszło do wstrząsu w w Zofiówka, gdzie cały czas trwa akcja ratownicza. W miejscu zawału ma nie być pożaru, natomiast problemem jest atmosfera, stąd ratownicy robią co mogą, by dostać się do, do zasypanych. Czy waszym zdaniem rząd, premier Mateusz Morawiecki, zamiast zapowiadać takie kontrole, nie powinien sprawić, że one będą na tyle częste i regularne, ba! że one będą niezapowiedziane, że wszelkie firmy prywatne współpracujące w ogóle z firmami państwowymi powinny być kontrolowane i sprawdzane. Nie może być tak, że oni się ugadują, dyrektor z dyrektorem sobie rączki podają, a ludzie umierają. I to wcale nie jest jakaś nowość. Jeśli mieszka się na terenach górniczych, to doskonale wiadomo, jak to jest. Jak nagle zaczynać się trząść łóżko i sobie myślisz, kto dzisiaj umrze, czy jakiś twój kolega ma zmiany, piszesz do brata, czy do szwagra, czy przypadkiem nie jest w pracy, a jak jest w pracy, to czy to u niego trzęsie, czy w jakiejś innej kopalni, bo no to jest strach. I to tak jest, że wiecie, jest strach. Od razu ludzie piszą w internecie, czy czuć było wstrząs, z której to kopalni czy wszyscy żyją, żony od razu dzwonią na kopalnię czy mąż jednak żyje, czy coś się stało. To jest ciągły strach. I tylko przez to, że nikomu się nie chce zadbać o bezpieczeństwo ludzi w pracy. Dajcie kochani znać, co wy myślicie o całej tej sytuacji, czy te przekręty dalej powinny trwać, czy może jednak znajdzie się jakaś osoba w rządzie, która stwierdzi dość. Nie wiem. Czekam na Wasze komentarze, a ja Was budziam.